To ja też powiem w temacie wiary. Chciałam się z wami podzielić właśnie taką historią, która ostatnio do mnie dotarła. Mianowicie, kiedy byłam na studiach, to był jakiś rok 2017, ja wtedy skończyłam studia, to wtedy będąc na studiach miałam takie... Miałam tam pewną panią, dzisiaj już doktor, która miała w sobie takie to coś. I nie wiem, czy tak macie, ale ja mam niewielu takich nauczycieli, którzy w moim życiu jakby zrobili jakąś taką kluczową rzecz. I właśnie ona była taką kobietą, która powiedziała mi o pewnej szkole. I kiedy ona o tym opowiadała i ja w ogóle obserwowałam ją i to, jak ona pracowała z nami, studentami, to miałam takie ogromne marzenie, żeby w tej szkole móc być. Ale z uwagi na to, że byłam studentką i fakt, no miałam jakieś tam stypendium, ale to nie były jakby takie pieniądze, które gdzieś tam ja chciałam i mogłam przeznaczyć na swój rozwój, więc zostałam z tym, raz, słuchać? Zostałam z tym marzeniem i wiedziałam, że ono gdzieś tam we mnie zapadło w moje serce i ja po prostu jakby zostawiłam ten temat i zapomniałam w ogóle o tym. Nie miałam kontakt gdzieś tam z tą kobietą też, ma na imię Ola, i po prostu co jakiś czas miałyśmy po prostu ze sobą jakąś taką łączność. Ja miałam taki moment w swoim życiu, w którym chciałam robić warsztaty dla rodziców. Bardzo byłam na tym punkcie zafiksowana i właśnie wtedy też gdzieś tam miałam z nią kontakt. I wtedy właśnie powstał we mnie taki pomysł, żeby zapisać się do tej szkoły. I właśnie pamiętam, że dzień chyba po swoich 28 urodzinach zapisałam się do tej szkoły. I odbyłam tam szkołę treningu i warsztatu psychologicznego. I to było dla mnie bardzo duże wydarzenie. I ja też będąc w tej szkole, kiedy ją rozpoczęłam, to powiedziałam tam takie zdanie, że to było moim marzeniem, że ja chciałam być w tej szkole. I w tej szkole byłam. Ale to też jakby to był taki początek, bo poszłam jakby krok dalej w tym marzeniu, ponieważ to miejsce dobrze mi robi. I kiedy ja tam byłam, to powiedziałam tam na takiej grupce naszej, że ja bardzo chciałabym być częścią tej szkoły, że już nie tylko uczestnikiem i kimś, kto po prostu przychodzi się tam uczyć, ale że chciałabym być po tej drugiej stronie. I oczywiście też to zostawiłam, nie? Bo to był 2022, jak się zapisałam, 23, jak rozpoczęłam. I w sumie w końcu zeszłego roku, pod koniec w październiku, skończyłam tą szkołę. I jest tak, że mam jakby niezaliczony jeszcze do końca cały jakby cykl. Owszem, jakby jestem już absolwentką, ale mam jakby taki, wiecie, ten jeden punkt, którego brakuje, czyli nie mam zaliczenia, czyli nie mam dyplomu w ogóle trenera. I w zeszłym, w połowie tego roku dostałam takiego maila, w sumie każdy z naszej grupy dostał takiego maila od naszej opiekun roku, że jest taka możliwość, abyśmy byli kotami. To jest taki trochę slang jakby tej szkoły i to jest jakby taka funkcja osoby, która jest pomocą po prostu trenera. No i ja mówię, dobra, w ogóle idę w to. I napisałam, że ja jestem w ogóle chętna, nie? Tak, wybierz mnie, wybierz mnie. I udało mi się, tylko w pewnym momencie powstało we mnie coś takiego, że zaczęłam się stresować, bo mówię, kurczę, no nie mam tego zaliczenia, czyli jakby wywalą mnie na pewno, nie? Albo będzie taka konkurencja, że po prostu mnie wywalą. I napisałam do tej Kasi, nie? Mówię, słuchaj, bo ja nie mam tego zaliczenia, nie? I mówię, i co teraz? Ona mówi, ale mówi, ukończyłaś szkołę. I mówi, i to jest wystarczające. Mówię, dobra. To mówię, idę w to dalej. I od zeszłego, od poniedziałku byłam tym kotem. Siedziałam na sali z ludźmi i milczałam, bo taka była moja rola. Owszem, miałam swoje 5 minut w piątek, ale wiecie, ja pierwszego dnia, kiedy usiadłam na tej sali i jakby klimat tego miejsca, w ogóle to, w jaki sposób ta szkoła jest prowadzona i w ogóle jaką metodą jest prowadzona, no mnie urzeka. I ja siedziałam tam na tym fotelu i miałam takie, że do mnie wtedy dotarło, że jestem dokładnie w tym miejscu, w którym chciałam być, ponieważ siedzę w ogóle nie dość, że obok swojej opiekun roku i miałam takie... Wow. I właśnie pomyślałam sobie o tym, że marzenia się spełniają. I ja właśnie doświadczyłam tego no fizycznie, bo po prostu tam byłam, że byłam dokładnie w tym miejscu, w którym chciałam być. I pomyślałam sobie o tym, że jestem taka, że lubię, jeśli ja coś mnie nakarmiło, to lubię też dać to ludziom. I lubię karmić. I
wymyśliłam taką rzecz, że jeśli jest ktoś z was, kto chciałby się dowiedzieć więcej, to ja zapraszam do kontaktu ze mną. Możecie się mnie dopytać, albo może sami będziecie chcieli być uczestnikami tej szkoły, bo ona we mnie zmieniła bardzo dużo. Ale taka kolejna rzecz, którą chcę zrobić, to mówię to do kobiet, że jeśli jesteś sfrustrowana, jeśli jesteś nieszczęśliwa, jeśli nie wiesz, co masz w życiu robić, jeśli nie spotkałaś się nigdy ze sobą, to chcę ci powiedzieć, że mam dla ciebie pewną ofertę, ale ona jest też ograniczona, bo może być tam, potrzebuje minimum 6, maksymalnie 10 kobiet, które chciałyby przejść taką podróż. Taką podróż do siebie, bo mam takie możliwości, żeby wam to dać. Amen. I tak jeszcze myślę. A i Artur, do ciebie. Dziękuję ci, że powiedziałeś mi, żebym wychodziła przez różne okna.